Uzależnienie od alkoholu i innych używek to zjawisko, które dotyczy nie tylko osób dorosłych. Po alkohol i substancje psychoaktywne sięgają także dzieci i młodzież. Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poważne szkody związane z piciem alkoholu przez najmłodszych występują u około 10-15% populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia, ale rozmiary realnych zagrożeń są znacznie wyższe. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się ilość pijącej i upijającej się młodzieży, w szczególności dziewcząt, oraz zmniejszyła ilość abstynentów. My żyjemy w takiej nałogowej kulturze. Ogromną wartością stała się przyjemność, a nawet maksymalizacja przyjemności. I tak naprawdę wszelkie nasze motywacje w dużej mierze wynikają z takiej potrzeby intensyfikowania przyjemnych doznań. I alkohol jest świetnym środkiem, który zapewnia taki szybki, przyjemny efekt. Stan odurzenia, który przy niewielkiej ilości alkoholu jest przyjemny, ludzie się rozluźniają, są bardziej rozmowni, kontaktowi, znacznie lepiej się czują, są bardziej odważni. I teraz tak, jeśli się przyjrzeć źródłom uzależnień dzieci i młodzieży tak naprawdę, to można ich szukać w trzech takich obszarach. Oczywiście podstawowym jest rodzina, ponieważ to, w jakiej rodzinie my się wychowujemy, ma ogromny wpływ na to, jaki my stosunek będziemy mieli do alkoholu, do używania alkoholu, na ile będziemy zachowywać się w tej materii ostrożnie, a na ile będziemy mieli skłonność do zachowań ryzykownych. Drugi taki obszar to jest grupa rówieśnicza i szkoła. I to, co się dzieje w przestrzeni edukacyjnej, w takich relacjach szkolnych, jakie mamy osiągnięcia, sukcesy, być może porażki również w szkole i jaki model zachowania szkoła promuje. A trzecia niestety, i to jest taki najszerszy krąg, najtrudniejszy do jakby tak zdiagnozowania i kontrolowania, chociaż może to nie jest najszczęśliwsze słowo, ale do wywierania jakiegoś wpływu, to jest globalna społeczność młodzieży korzystającej z sieci, z internetu, ponieważ w internecie promuje się mnóstwo zachowań związanych z alkoholem. I teraz jak my mamy pomóc dzieciom nie uzależniać się, nie pić, nie sięgać po ten alkohol? No to w tym pierwszym kręgu rodzinnym najbardziej oczywiste jest, by przekazywać takie wzorce zachowań, tak modelować swoją postawą, postawy dzieci i młodzieży, aby były one skłonne nie używać alkoholu przed zakończeniem okresu dojrzewania, albo używać go później w taki bardzo racjonalny sposób, czyli stosownie do okoliczności, przy wyjątkowych okazjach. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj jakość relacji rodziców z dziećmi. To, na ile rodzice poświęcają dzieciom uwagę, ale nie w taki sposób, że nie wiem, załatwiają im mnóstwo zajęć dodatkowych, kupują jakieś najnowsze gadżety elektroniczne, markowe ubrania, bo to nie w tym problem. Chodzi o taki realnie spędzony czas, żeby dzieci i młodzież mogli doświadczyć, czym rodzice żyją, co jest dla nich ważne, jakie wartości oni wyznają, żeby mogli zrobić coś ze swoimi rodzicami razem. To jest szalenie istotne, jest to coś, co my zapominamy. Kiedyś rodzicom pomagało się w pracy, pomagało się w gospodarstwie domowym. Już nawet nie musiało być gospodarstwo rolne. Teraz jest tak, że każdy trochę żyje sobie i nie ma tych bliskich relacji i więzi, które są absolutną podstawą. My się musimy czuć jednym stadem, mieć takie poczucie przynależności do rodziny, ponieważ to jest najpotężniejszy czynnik chroniący we wszelkiego rodzaju patologiach. Nie tylko w uzależnieniu od alkoholu.
w momencie, kiedy ja się czuję częścią większej całości, czyli częścią rodziny, ja się czuję w obowiązku przestrzegać też pewnych norm i zasad, które ta rodzina wyznaje. One dla mnie będą istotne, ja się mogę buntować jako nastolatek, nastolatka, ale to, czym rodzice mnie zaimpregnowali przez wszystkie lata mojego życia, to mi zostanie później, kiedy będę dokonywać wszystkich istotnych wyborów. I to jest najważniejsza profilaktyka. Stosunek do alkoholu w rodzinie powinien być jasno określony. Czyli rodzice mówią, nie zgadzam się na używanie alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia. Kiedyś symboliczny kieliszek szampana na 18 pozwalał przekroczyć tą magiczną granicę. Obecnie wiemy, że po alkohol sięgają nagminnie dzieci w wieku 12-13 lat, a zdarza się to również 8-10-latkom. Ponieważ alkohol jest łatwo dostępny, jest bardzo mocno promowany, jest częścią młodzieżowej kultury. Jeśli oglądamy reklamy, to widzimy coś takiego, że w zasadzie nie ma dobrej zabawy. Imprezy bez piwa. Także to gwarantuje świetną atmosferę i dobry klimat. Więc jeśli czegoś takiego naoglądamy się od dzieciństwa, to jest najprostsza droga do tego, żeby poczuć się wyluzowanym, poczuć się dobrze. Okej. To byłby ten pierwszy krąg. W drugim mamy szkołę i atmosferę, którą tworzy szkoła, pewne ideały, które szkoła przekazuje. I tu jest problem. Szkoła jest na usługach państwa. My żyjemy w gospodarce rynkowej. Naszym życiem w bardzo dużej mierze rządzi ekonomia. W związku z tym szkoła ma obowiązek wychować człowieka i przygotować go do radzenia sobie w realiach gospodarki rynkowej. I trochę pogubiliśmy ideały wychowania w szkole. I to jest w wielu przypadkach też takie subtelne podłoże uzależnień dzieci i młodzieży, ponieważ gdy nie widzi się ideałów, nie widzi się celów, do których zmierzamy, pewnych wartości takich, które są nienaruszalne, to po co się starać? To lepiej używać życia, tak? Korzystać z tego, co jest dostępne. Wiele młodych osób ma obecnie problem z przeżywaniem emocji. Nie mają kontaktu jakby ze swoim ciałem. Co ciekawe, jeszcze większy problem mają z przeżywaniem uczuć tak zwanych wyższych. O ile czują w ciele, no bo emocje są ulokowane w ciele, czują przyjemność, brak przyjemności, ból i to jest wszystko, o tyle tracą zdolność takiego subtelnego odczuwania zróżnicowanych stanów emocjonalnych, wzruszeń, zachwytów, jakichś takich poruszeń intelektualnych, wglądów również, takiej reakcji na to, co wyjątkowe, niepowtarzalne. I w związku z tym zaczynają szukać wrażeń, które by to ciało pobudziły. Alkohol jest świetnym środkiem do tego, żeby spowodować taką nagłą zmianę w ciele. I to najpierw przyjemną, a potem nieprzyjemną. I co ciekawe, ta nieprzyjemna również jest ceniona. Coraz więcej osób zauważa, że młodzież w tej chwili nie pije po to, żeby się świetnie bawić. Może tak, pije po to, żeby się świetnie bawić, ale ta świetna zabawa oznacza zupełnie co innego niż 20 lat temu. Oznacza to upicie się do nieprzytomności, a w tej ostatniej takiej fazie już silnego upojenia, robienie jakichś takich strasznych, ryzykownych rzeczy, często nagrywanie ich telefonami i zamieszczanie tych filmików w internecie tylko po to, żeby inni zobaczyli, że ja mam towarzystwo, ja się świetnie bawię, ja mam takie bogate życie. I chodzi o to, żeby podtrzymać swój wizerunek, a nie po to, żeby coś przeżyć. Bardziej o to chyba, żeby w tym stanie pobyć razem, niż żeby doświadczyć czegoś wyjątkowego. To jest niezwykłe zjawisko. I tutaj przechodzimy do tego ostatniego kręgu, mianowicie do kultury internetu, do cywilizacji internetu, gdzie ludzie nie żyją naprawdę, tylko jakby egzystują jako własne awatary, czyli jako wizerunki stworzone na użytek internetu. I w kulturze młodzieżowej niestety jest taki trend, że
jakby promuje się zachowania ryzykowne, zachowania szalone w cudzysłowie, wyjątkowe, naruszające normy, takie, które często wiążą się z używaniem alkoholu. I kto w sposób taki bardziej, nie wiem, ryzykowny, karygodny zachowa się po pijanemu, ten otrzymuje najwięcej polubień, najwięcej życzliwych komentarzy, zachwytów na Facebooku, a to jest to, co się obecnie liczy. I to jest coś, czemu powinniśmy się przyjrzeć generalnie uważnie, jeśli chcemy stawić czoła uzależnieniom dzieci i młodzieży w tych czasach. Programy poświęcone uzależnieniu od alkoholu oglądać można w sieciach telewizji kablowych Elpost, Dipol i SAF, na stronie internetowej Studio TV Dialog WordPress.com, a także na stronie podlaskisenior.pl, stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter.